Dzień dobry, kochani! Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. I co? I zapraszam na małe co nieco. Dzisiaj znowu z mojego łóżeczka. I na temat Xiaowi i Palo Santo, tak. Nie będę za dużo się rozgadywać na temat pochodzenia i tak dalej, bo zawsze możecie sobie to znaleźć, jeżeli kogoś to bardzo interesuje. Ale postaram się wam opowiedzieć, jak ja korzystam z tego i odpowiedzieć może na parę pytań, które niejednokrotnie zostały mi zadane i jak ja to widzę. Może zacznę od tego, że chciałam porozmawiać właśnie o Xiaowi, naszej wspaniałej Xiaowi. Hoduję ją również u siebie, tak, udało mi się wyhodować, jest to bardzo ciężko, żeby to zrobić, zwłaszcza tutaj w Anglii. Nie wiem, ile osób z was próbowało. Ja zamawiałam bardzo wiele nasion z Kanady i powiem wam, że tylko 3 chyba z bodajże 500, bo oni wysyłają chyba po 25 do 50 ziarenek i niestety tylko 3 udało mi się wyhodować po tak długim czasie, ale są już bardzo duże i naprawdę uwielbiam wchodzić sobie do konserwatory i brać liście i po prostu czuć ten piękny, świeży zapach, tak. Ja chyba ich ścinać nie będę, chcę po prostu, żeby one sobie rosły. I żeby po prostu dostawały. Elcia do mnie dzwoniła. Tak, więc to jest właśnie Xiaowia. Zaraz sobie też zapalę, żeby tutaj była. Przepięknie pachnie. No i ja mam takie pudło tej Xiaowi, tak. Mam takie pudło, ponieważ dużo jej zużywam i uwielbiam jej zapach, uwielbiam jej zapach. Tu jest pół kilo. Może wybiorę coś mniejszego, bo ona się naprawdę cała spala. O, ten jest taki nie za duży. To mogę sobie odpalić. I co? Xiaowia. Xiaowia ogólnie w moim takim przekonaniu stara się wyrównać energię, stara się oczyścić energię, która jest dookoła nas, ze wszystkich takich nieprzyjemnych energii, wyrzucić je, oczyścić, odesłać, można nawet przy tym otworzyć leciutko okno, żeby ta zła, czy nieczysta, czy niefajna energia po prostu uszła. Jak na przykład ktoś mnie odwiedza i wychodzi, to zapalam Xiaowię, żeby potem oczyścić tą atmosferę z energii danej osoby. I nie dlatego, że ta osoba jest zła, czy jakaś niemiła, tylko po prostu każdy z nas odwiedzając przynosi ze sobą swoją energię, przynosi swoje problemy, swój strach, lęki, czasami zazdrość, różne rzeczy. I potem ta energia potrafi zostać dookoła nas, więc ja na przykład lubię zapalić tą Xiaowię i poprosić, aby ta atmosfera oczyściła się, aby energia mojego domu się oczyściła i pozostała czysta i zbalansowana. Dlatego uwielbiam właśnie zawsze sobie zapalić Xiaowię. Co robię jeszcze Xiaowią? Xiaowią, odpalam tak, fajnie jest dać intencję oczyszczenia. U mnie to wystarczy, ona się będzie po prostu palić, tak. Tak jak widzicie, zobaczcie. Ona się tak pięknie będzie tutaj palić. Ja sobie ją lubię wkładać do mojego, to jest świecznik tak naprawdę, na małe świeczki, mam ich chyba 10 czy 12, stoją sobie na schodach u mnie, ale ja sobie po prostu lubię to włożyć tutaj i to sobie ładnie się pali. Że nie wspomnę o tym, że selenit, bo jak wam wczoraj nagrywałam o kulach, to nie powiedziałam, że selenit oczyszcza. Oczyszcza wszystkie inne kryształy. Cokolwiek nie położysz na selenicie, czy to będą kolczyki, bransoletka, cokolwiek nie chcesz oczyścić, to po prostu oczyszcza. Selenit oczyszcza. No i ja sobie zawsze, czyli wyobraźcie to sobie, że jeżeli dajecie intencję, znowu zmieniam temat, jak dajecie intencję jakąś i zapalacie w selenicie świeczkę, tak,
no to jest jeszcze tak jakby wzmożone to, tak? To jest jeszcze większe takie, większa tego moc. Ja bynajmniej w to wierzę. No i tak samo z szałwią, jak już się oczyszcza, to jeszcze z dodatkiem selenitu. No i to sobie będzie tutaj tak mi ładnie stało. Okej. A że na łóżku, to trzeba ładnie to wyprostować. No i dobra. I do czego zmierzałam właśnie, że uwielbiam szałwią oczyszczać kryształy, karty jak przyjdą mi, czy na przykład pamiętnik, zeszyt. Można oczyścić wodę, można oczyścić łóżko, mieszkanie. Zuzia często przychodzi, ona jest w ogóle taką dla mnie, czyli moja córka, przypomnę. Ona jest dla mnie taką znawczynią od szałwi. Jak ona to robi, to jest niesamowite i ja to uwielbiam. Ja po prostu widzę w niej tą taką moc, tą energię, to wszystko, to jak, w jaki sposób ona to robi. I ona po prostu potrafi chodzić dookoła i tą szałwią robić i jeszcze tak ładnie rękoma i daje tą swoją energię i ja to czuję. A ponieważ ja wyczuwam energię, więc jest to coś w roli, jak ludzie idą do wesołego miasteczka czy gdzieś w jakieś fajne miejsce, które was cieszy. To jest takie naprawdę coś niesamowitego. No i właśnie szałwią sobie oczyszczam wszystko z energii ludzi, którzy po prostu dotykali to, że na przykład karty zostały gdzieś wyprodukowane, ktoś je potem musiał złożyć, zapakować, może to robiła maszyna, ale też przechodziło potem przez dostawców, potem przez pracowników sklepów, którym było na przykład rozkładane, potem jeszcze przez postmana, czyli listonosza, przepraszam, który mi to dostarczył, więc dużo ludzi dotykało tych kart, czy kul, czy cokolwiek mi przychodzi, więc staram się oczyścić tą energię z tych ludzi, od tych ludzi energii, tak, żeby to było czyste i jakby odświeżone tylko dla mnie, więc w taki sposób robię. Do tego używam właśnie szałwię, poza tym uwielbiam jej piękny zapach, naprawdę kocham, uwielbiam jej piękny zapach i zawsze, ale to zawsze dziękuję jej za to, że to dla mnie robi, że mi pomaga, że jest w moim życiu, przecież jest to roślina, tak, więc jestem po prostu jej zawsze wdzięczna. No i jeżeli mam intencję, to zawsze też tą intencję mówię przed zapaleniem i jak zapalam. Dobra, czy coś jeszcze mogę powiedzieć tutaj o szałwii? Bo ludzie czasami pytali mnie, czy mają kręcić w prawo, czy mają kręcić w lewo, że ponoć się chodzi, że ponoć coś tam się robi, że się wymawia jakieś rzeczy. Kochani, słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie, nie utrudniam sobie życia. Nie staram się robić czegoś skomplikowanego, co, nie wiem, ktoś nakazuje, czy ktoś każe. No pomyślcie, jaki miałoby to sens, jeżeli jest to roślina, tak, i to nie ma znaczenia, to może być nawet zwykła szałwia, to może być nawet rumianek, czymkolwiek by to nie było, to jest roślina. I ta roślina chce dać ci to, co najlepsze. Nie musimy robić nie wiadomo czego przeciw sobie, wbrew sobie, że ojej, bo muszę w prawo albo w lewo. Nie, rób to tak, jak tobie odpowiada, rób to tak, żeby tobie było dobrze. Rób to w taki sposób, żebyś poczuł czy poczuła się w środku, że tak, to jest mój sposób, to jest to, jak ja lubię to robić. Jeżeli masz ochotę stanąć szałwią i zakręcić się 3 razy w prawo albo 3 razy w lewo, bo sprawia ci to radość, to zrób. To jest właśnie twój sposób. Jeżeli na przykład chcesz zrobić coś takiego, czy nie wiem, czy nawet zmówić jakąś swoją modlitwę, intencję, czymkolwiek by to nie było, zrób to, bo to jest twoje. I dzięki temu też będzie to bardziej działać na twoją podświadomość. Więc zachęcam was bardzo, abyście sami na swój własny sposób wykorzystywali szałwię tak, jak wam to pasuje, oczywiście w dobrej intencji, tak? Więc ona oczyszcza
ze wszystkiego właśnie takiego złego, negatywnego, nieprzyjemnego, z zazdrości, z zawiści, ze wszystkich energii, gdzie ktoś dotykał. Tak, selenit jest ogólnie, sorry, że tak przerwę, ale bo wzięłam go do ręki, nie, jego nie trzeba oczyszczać. Selenit jest jedynym kamieniem, którego nie trzeba oczyszczać, ponieważ on oczyszcza wszystko. Także tu macie dwie wspaniałe takie naturalne rzeczy, które sprawiają, że można coś tym oczyścić, tak? I dzięki temu. Dobra. No i drugim takim, taką rośliną, którą ja palę, zapalam w domu, to jest drzewo Palo Santo, tak? Drzewo Palo Santo, które pachnie po prostu niesamowicie. Nazywają go świętym drzewem. To drzewo tak naprawdę powinno najpierw umrzeć i być przez 10 lat leżeć, można powiedzieć, na leśnym lunie, czyli tam, gdzie umarło, powinno przez 10 lat leżeć, żeby te olejki i te wszystkie substancje, które ma w sobie, po prostu dojrzały. I wtedy to drzewo ma najwięcej właściwości, jakby to powiedzieć, magicznych. O. Ponieważ teraz w ogóle to drzewo jest bardzo, bardzo sławne i popularne i dużo ludzi używa, jest teraz takie wielkie flow na to, a więc niestety to drzewo nie jest pozyskiwane z drzew martwych i czasami ludzie też wyczuwają, tak jak ja, zdarzyło mi się, że ktoś wysłał mi i zapach i energia tego drzewa była straszna. Naprawdę dotknęłam to drzewo i ja poczułam ból, strach, takie nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemne wibracje. Wiedziałam, że to drzewo zostało jakby to zbezczeszczone jeszcze za życia. Wysłałam oczywiście wiadomość do tych ludzi, że nie powinni takich produktów sprzedawać, ponieważ osoby, które się na tym znają, wyczują to. Więc naprawdę było to nieprzyjemne. Ale drzewo, które kupicie, sorry, bo ja uwielbiam wąchać to drzewko, drzewo, które kupicie, kawałeczki i to da się wyczuć naprawdę, że to ma tę moc, to jest właśnie to. I o co chodzi? To drzewo dla mnie przywołuje dobrą energię, czyli szałwia wyrzuca jakby, oczyszcza, odciąga, a Palo Santo przyciąga, daje nam dobrą energię, stabilizację, taki balans. I dzięki temu balansuje się ta cała energia. Oczywiście ludzie również używają tego do oczyszczania, jak najbardziej. Możecie sobie oczyszczać tym, nie ma problemu. Ale ja jakoś bardziej szanuję to drzewo za przypływ energii, dobrej energii, fantastycznej, dobrych duchów, dobrego samopoczucia i wszystkiego, co najlepsze, czyli takie przyciąganie tego dobrego. Więc w taki sposób używam. Mogę Wam też zapalić tutaj, chociaż troszeczkę, kiedy musicie poczekać. I ten zapach to jest po prostu boski. Ten zapach jest po prostu boski. Czy tak to wygląda? Musi się chwilę popalić. Czasami mi się załącza alarm w domu, jak palę za dużo kadzidełek. No i... I to czuć. I czuć tą energię. Po prostu ją czuć. Jest takie... O, takie świeżość. Ja widzę łąkę, kwiaty, cudowne zapachy, piękna trawa. Jest po prostu motylki, pszczółki latające, coś pięknego, po prostu ta energia dla mnie, bo ile ludzi, tyle jakby to powiedzieć tradycji, tyle rytuałów, tyle wierzeń i tyle sposobów na wykonywanie czy też używanie naszych świętych roślin. Moim sposobem po prostu jest cieszenie się tym, przywoływanie dobrej, pozytywnej, wspaniałej energii, pozostawanie w balansie, w radości, w szczęściu. Taka, dla mnie to jest taka magiczna różdżka, która sprawia, że wszystko dookoła mnie jest po prostu takie,
jak sobie zażyczę. No i co? Mam nadzieję, że tym krótkim filmikiem przybliżyłam Wam mój sposób i do czego używam właśnie szałwie i Palo Santo. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. I dodam, że tak samo, nie mam na to żadnego jakiegoś rytuału, że muszę w prawo, muszę w lewo, albo muszę tak, albo siak. A, jeszcze Wam powiem, możecie na tym drzewku napisać sobie intencje, na przykład oczyszczanie, uleczanie, pomoc w dobrych pomysłach. Jak tu napiszecie sobie intencje, to paląc to idzie również intencja, także no. Tak to właśnie wygląda u mnie. Mam nadzieję, że się Wam podobało i że po prostu przybliżyłam Wam nieco ten temat i że wyczerpująco Wam odpowiedziałam na niektóre pytania. Także używajcie, korzystajcie oczywiście z głową, z szacunkiem dla rośliny. No i cieszcie się potem z rezultatów i z zapachów, bo są naprawdę, naprawdę boskie. Także ja Was pozdrawiam. Pamiętajcie oczywiście, że jesteście szczęściarzami, że wszystko w Waszym życiu jest piękne, wspaniałe i że to Wy kreujecie, a co sobie wykreujecie, to będziecie mieli. Także uważajcie, o czym myślicie, uważajcie, co mówicie i komu. To takie przesłanie. I co? Do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiam i życzę samych cudowności i wspaniałości.